Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja dzisiaj wyruszam do Warszawy, a to oznacza, że przed Wami długo wyczekiwany vlog. Jak wiecie, zbliżają się finały lanowe Polskiej Ligi Sportowej, więc tam jadę, ale to nie tylko będę robił, bo są również ciekawe inne rzeczy, więc oglądajcie i sami zobaczycie. Ja zachęcam Was do subskrypcji, oczywiście do łapeczki, także lecimy! Teraz będę sobie konsumował burgerka, albo bardziej mini brioszki. Jezio, ale fajny se jedzie. No i jestem w Warszawce, właśnie sobie czekam na Uberka i lecę na hotel. No, taki hotelik dostaliśmy tutaj, ambasadorzy. Witam, Paweł. Ponownie po tylu latach na Szperu TV, na vlogu. Co tam słychać? Dzień dobry. Właśnie dojechaliśmy, właśnie ambasadorzy Polskiej Ligi Sportowej na bardzo śliczny hotel. Ale hotel tutaj się, jako wiadomo, Polska Liga, no naprawdę postarała. Postarała w kolorach trochę, wiesz, tutaj. No, tak. Co najważniejsze, że jest turniej lanowy, nie? No tak. Tego brakuje nam. Nikt nie wygra kontrowersyjnie. No, jeszcze tylko jedno pytanie, Paweł, do Ciebie. Dlaczego przyjechaliśmy dzień wcześniej przed finałami? Przyjechaliśmy dzień wcześniej przed finałami, ponieważ nagrywamy długo oczekiwany podcast w Polsce. Możesz chyba powiedzieć z kim nawet. Każdy chciał, nikt się nie zabrał, a my już od dłuższego czasu kombinowaliśmy, nawet przed tą aferą, a naszym dzisiejszym gościem będzie SNX. Czyli Paloma Gate. Dobra. Nice. Także dzisiaj podcastik, jutro mamy turniej, będzie już operator, specjalny operator to nagrywał. A jeśli będziecie chcieli więcej vlogów, to w przyszłym roku będzie też dużo eventów prawdopodobnie, bo ostatnio dużo tak naprawdę ich było, jakiś nowy poziom, 4 turnieje, ale stwierdziłem, że na finały coś nagramy, więc jak Wam się podoba, to dajcie znać. Pierwszy podcast z ekipą, główny prowadzący Łukasz. Do vloga cię nagrywam. Siemano. Paweł, już widziałem. Ekipa PL. Ale technicznym bardziej, myślę. Ale oczywiście to nie jest podcast PL, nie? Jak coś, tylko po prostu nam pomagają. I SNX, gość główny. Paloma, Gate. Tutaj będziemy wyjaśniać wszystko. Taki wystarczy, czy dłuższy? Tak, jak się historię życia opowiada, to się śmieje. To właśnie tak. To dłuższego nie ma. Podcast wczoraj nagrany. A dzisiaj siłeczka. I potem zaczynamy. Witam serdecznie. Właśnie idziemy na quiza. Znaczy w sumie to nie, na finały Pele, bo to jest ważniejsze, ale w sumie quiz jest ważniejszy jednak. A to widać, że siedzi w bani. No, tutaj ekipa. Paweł już był wczoraj, nagrywałem. Witam, Wiktor, przywitaj się tutaj. Gwiazda Nine. No jak? No ale Nine dalej, nie? No dobra, może być. No, także co, zobaczymy jak to będzie. Będzie dobrze. Polska Liga Sportowa. Jak się Instagram robi na jedną kurwa. Co jedni tu? To od wszystko. Już nigdy nie obejrzysz. Jesteś kurwa głupi. A nie! Wiesz, nagle masz takie udane. Nie będę wyzywał. No w sumie to jak chujowo z tym autem wygląda. No i listu. Chuj! Zgubiliśmy się. Jestem poinformowany, co się dzieje. Nie, ambasadorzy wiedzą, co się tutaj dzieje. Spokojnie. Dzień dobry, witam Państwa gorąco i serdecznie prosto z Warszawy. Ulica Łazienkowska 3, tutaj znajduje się stadion Warszawskiej Legii i tutaj, z tego stadionu, dzisiaj witamy Was jako przedstawiciele Polskiej Ligi Sportowej. Pomogę Ci. I był to zawodnik, Duńczyk, jeden z najlepszych graczy na świecie, myślę, w historii CSGO. Jest to Device. Odpowiedzią jest Device. No niestety jest to błędna odpowiedź. Jest to... Dzięki, Paweł! Błędna odpowiedź. Ponieważ Xantares był tym zawodnikiem, który tutaj miał najlepszy rating. Dosyć rozczarowań, kurde, mamy dosyć rozczarowań po naszym ostatnich występach. Te monitory są... Bip! Mają błyszczące matryce i nie widzę w nich siebie. Nie mogę się skupić, jak widzę takiego przystojniaka. Kto?
powiedział te słowa. Wiesz? No dobrze. Wydaje mi się, że to jest pan Paweł Mocek, ale... Twoja odpowiedź będzie brzmieć? Dobra, niech będzie pan Paweł Mocek. Pan Paweł Mocek, ja powiem tylko jedno. Gdyby Szpero przeczytał to zdanie, to wtedy byś zobaczył jego odbicie w monitorze i powiedziałbyś tak, on jest taki przystojny, że musiał to powiedzieć. To był Szpero? Ja, tak. Ale ogólnie myślałem. Z Grzesiem albo nad Pawłem, no. Także znamy zwycięzcę. Tak jest, Sydney, gratulujemy ci serdecznie i czas zaprosić tutaj Tomka, który reprezentuje Polską Ligę Sportową, żeby wręczył nagrody i on za chwileczkę popędzi w naszą stronę. Tak, tutaj przeczytamy... Wielkie brawa, szanowni państwo! Gratulacje. Sydney, miejsce pierwsze. 500 zł i oczywiście nagrody, wyjątkowy prezent Kubota i Polska Liga Sportowa. Czas na zawodnika, który zajął drugie miejsce, jest to Antywirus. Wielkie brawa, a Tomek już wędruje do ciebie z kolejnym czekiem, kolejną torbą prezentów. No, według moich obliczeń jest to Mati. Bez dwóch zdań jest to Mati. Niesamowita walka, 0 punktów i trzecie miejsce. Gratulujemy, 200. Rozpiernisz na co chcesz, naprawdę. Jak to jest to wygrana? Fajnie, sobie nie spodziewałem się, a może lepiej nie spodziewałem. No jakby jednak na scenie jestem długo, tak, mam graczem, trenerem, bla bla bla, ale udało się wygrać. Fajnie. Jakby fajna inicjatywa, tak. 500, teraz zobaczymy, co jest w środku. Jeszcze nie patrzyłem. Złapeczki. Tak. Zarobicie. No, może na razie. Niespodzianka. Nie wiem, czy mogę sprawdzać teraz. Poprowadź Lamborghini ulicami miasta, ale jest pewien problem, bo nie skończyłem jeszcze prawa jazdy. Ale został mi tylko egzamin praktyczny, więc wydaje mi się, że jest to, może być to kwestia kilku dni, więc może być to pierwsza, to będzie historia, pierwsza jazda autem Lamborghini. No i zarobisz się. Dzięki. No tam morda. Kocham pokójzie, kurwa. Dobrze, zajebisty prowadzący, zajebisty pomocek. Zajebisty przegrany. Klapeczki są, jest dobrze, jaki gość przegrany. Dostał klapki, ja nie dostałem nic. Zanata. Ambasador, nie? Ambasador. Słuchaj, życie ambasadora, nie? Ale było spoko, co? No zajebiście było, tak się tak. Albo może na Spero TV otworzy specjalnie. No, zobacz, jakim deep bugu są. Zobacz. Designed in Poland. But made in China. Coś pięknego. Cześć, chłopaki. Powiedzcie mi, jak mam nastawienie przed finałem? No dobrze. Myślicie, że gracie? Oczywiście, że tak. Nie. Przygotowani? No. Analiza była. Analiza była? Siemanko. Cześć. Jak to nastawienie przed meczem? Git. Słabe. Słabe? Czemu słabe? Bo obiadu nie mam. Śniady? Nie. Idź pizzę tam. No to potem będą wymóweczki, że obiadku nie było. No ja na głodnego nie umiem. Dobra, dobrze będzie. Dzięki. Ale to nie ma nawet wszystkich. Dobra, jeden chuj. A dobra, no to przepraszam. Dobra, powiedzcie mi jak wasze nastawienie przed meczem. Co słabo, myślicie, co słabo, masakra. Nie wyspaliśmy się o przeciwniku, że są też słabi, ale my też słabi. Tak. Nie no, będzie dobrze. Wygramy. Tak. Lepiej dzisiaj wygramy. Jesteście pewni zwycięstwa? Jesteśmy pewni, no. Mamy już mapę w głowie, już wszystko jest po naszej myśli raczej. Map w głowie, pizza w brzuszku. Tak. No jeszcze coś. Markoś, tak. Ty łakom ciuszku. Dobra, dziękujemy. A co myślicie o palonie, chłopaki? Palonie? Musiałem to zadać, sorry. Coś raz? Zaskoczyłem. No co, mistrzowie Polski, trzykrotnie. Mistrzowie Polski? Gratulacje. Który profesjonalny zawodnik wyrzuca najgorsze granaty? Ciężko mi na to odpowiedzieć, bo często zdarza się, znaczy często. Po prostu jest tak, że jak z kimś nie grasz w drużynie, to nie zwracasz na to uwagi najczęściej, no nie? Ktoś mi z tą utyl, wiadomo, czasami się zdarza. Ze wszystkich chyba w sumie, z których grałem z kariery. Wiem, że z Rudy, nasz kochany Michał, Snaczy Ludzki. Czasami ma jakieś tam odpały z utility oczywiście.
No ale to każdemu się zdarza, wiadomo. Powiem szczerze, że ja namierzyłem elektronika jako zawodnika, który rzucał w jednym meczu najgorsze granaty, także jako że pamiętam jego akcję na Mirażu, to zostawię faktycznie elektronika. Aktualnie najlepszy polski zawodnik w CS2. Wydaje mi się, że w sumie nie wiem. Dycha miał na początku dobry okres, spoko grał. Teraz trochę jest gorzej, lecz wydaje mi się, że najlepszym graczem teraz jest Krasna. Mega dobrze mu się wpasowała ta gierka i mega czuje tą gierkę i widać nawet, że Monty wygrywa jakieś turnieje. I on kręci jeden z lepszych ratingów. Aktualnie najlepszym zawodnikiem z CS2 aktualnie wydaje mi się, że jest Robs. Kisek, czy jest ci zimno? Jest mi strasznie zimno, ale ociepla mnie ciepło Olafa, ciepło Matiego. Wokół ciepło się po prostu dymi. A wiesz, że będzie jeszcze cieplej? Na finale Polskiej Ligi Sportowej. Tak jest, lecimy! I tak naprawdę ledwo wykończony mecz. Starzać, bo wiedzą o nim rywale, ale jeszcze teraz ten smoke była pręty, trafia. Co teraz oddał? No to jest niesamowite, pręt, czy pójdzie po kolejnego, tak! To jest jego runda! Jest ten powrót, jest ta walka i jest torcik, oczywiście. Tutaj trzeba złożyć życzenia naszemu. Tak jest. Piotrek dzisiaj ma urodziny. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, które. Nie, to ja powiem tyle, że życzę ci, Piotrze, tyle fragów w BO3. Ile masz lat aktualnie? No, to myślę, że będzie bardzo dobry rezultat. To już też będzie życiówka, słuchaj, tak? Więc... No to jeżeli tak będzie, to wszystkiego najlepszego. Patrzę, Counter Strike 2. Dziękuję bardzo. Nie no, jest elegancko. Jest... Nie no, super, jest tak, jest Polska Liga Sportowa, jest Happy Birthday, jest Izak i Sławek, jest rakieta do padla, ja muszę pokazać, słuchajcie, po to najważniejsze teraz, oczywiście, że tak, to moja tak, nowa sportowa miłość, absolutnie. Dziękuję bardzo serdecznie, w takim razie idę skosztować, bo już trochę zgłodniałem po tej wyrównanej bardzo mapie. Z gniazda, znowu dwa trafienia dla niego, w końcu musi zginąć, Markoś na raty, chociaż skutecznie. Odpowiedź była tu Friend, ach, Kadziu po raz kolejny, ale kto jak nie on ma w tej sytuacji walczyć na mieczu kolejnego zawodnika. Kadziu, tu jeszcze jest jeden gracz, Kadziu! Dokończył to Kadziu na dwóch punktach życia! Myśl jest taka, że... No, Thunder nie też, musi być tej myśli. Thunder też wróciło silniejsze. No to muszę drużynę pogratulować, bo wykierowali mnie, no. Moi drodzy, ja już dojechałem do domu. Noc była pełna wrażeń, dlatego już nic nie nagrywaliśmy, było afterparty. Myślę, że sam event był bardzo udany, quiz też wypadł nieźle. Finał Thunder Flash PG Tourów, coś pięknego. Także co jeszcze mogę powiedzieć? Dziękuję wszystkim, którzy się tam pojawili i też dla tych, którzy oglądali tego vloga, ale i byli podczas transmisji Polskiej Ligi Esportowej. Jestem oczywiście pięknym ambasadorem. Z tego jeszcze eventu nagrywaliśmy kilka fajnych rzeczy, więc myślę, że będą się systematycznie pojawiać filmiki. No i jeśli będziecie chcieli więcej, to piszcie, dawajcie znać. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Ja wam dziękuję za oglądanie i życzę wszystkiego dobrego. Larka! Żegnam cię, szczerze szperze. Żegnam, lecz wciąż wierzę. Z tą decyzją musisz żyć, wspomnień nie odbierze ci nikt.